Spotkać dziki w Jaworznie to nie jest wielka sztuka. Od dobrych kilku lat te zwierzęta dają się we znaki mieszkańcom, a od kilku dni internet zalewa fala nagrań z zachowaniem stad grasujących na osiedlach. Czy problemy mieszkańców Jaworzna się skończą i co można z tym zrobić, sprawdzał Paweł Jędrusik. We wtorek wystarczyło kilkanaście minut i małe stado dzików spotkaliśmy przy jednej z jaworznickich szkół. Wcześniej zryły tu trawnik, a teraz przyszły szukać jedzenia. Wielu mieszkańców tych zwierząt się boi, choć przywykło już do ich obecności. Jest ich masę. Mieszkam na gigancie i wieczorem nie ma sensu w ogóle wychodzić. Jest strach? No oczywiście, że jest. No pan by się nie bał? No nie za dobrze to wszystko wygląda. Bo po prostu dziki wchodzą tam, gdzie ludzie mieszkają. Już wieczorem nie wychodzę z domu, bo się boję. No, jak już jest mrok. Wszędzie są? No, wszędzie chodzą, po całym osiedlu. W ostatnich dniach internet obiegło nagranie, na którym widać, jak jeden z dzików próbuje dobrać się do reklamówki, którą niesie jedna z mieszkanek Jaworzna. I choć sytuacja może na pierwszy rzut oka wyglądać nieco zabawnie, to wielu do śmiechu nie jest, bo ludzie boją się, że może dojść do tragedii. Na początku się przez strach, no był strach, a teraz już nie, ale czuję zagrożenie. Dziki niektóre są większe od człowieka tutaj, takie chodzą bydlaki, więc te... Nauczyliśmy się z nimi żyć, aczkolwiek kiedyś ich nie było. Wszystkie miasta się z tym borykają, u nas mało co robią. Nie wiem, są jakieś służby, czy to myśliwi, ale to chyba wychodzi, powinno być bardziej zaangażowane władze miasta. Ale miasto twierdzi, że głównym problemem jest to, że ludzie dokarmiają te zwierzęta i na dowód publikuje nagranie. To z kolei inny film, który krąży w internecie. Tu również jeden z mieszkańców daje jeść dzikom z ręki. Na razie jednak nie zanosi się na koniec problemu, bo miasto odpowiedzialność zrzuca na władze wojewódzkie. Kompetencje w tym zakresie nie należą do gminy. Tutaj jedyną samorządem, który mógłby coś zaradzić, ma odpowiednie narzędzia i kompetencje, to jest samorząd wojewódzki, natomiast na pewno sytuacja dojrzała do tego, aby podjąć jakieś rozwiązania prawne na poziomie ustawowym, które by ten pad kompetencyjny w jakiś sposób rozwiązały. I o ile dokarmianie dzików jest jednym z powodów, dla których te wchodzą do miast, to przyrodnik Piotr Grzegorzek wskazuje też na inne. Dziki doszły do wniosku, że w mieście żyje się łatwiej i wygodniej. Ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że my odbieramy im ich naturalne domy, lasy, w których one sobie do tej pory całkiem nieźle radziły. Na razie jednak nie radzą sobie i mieszkańcy, i władze miast, bo problem nie dotyczy tylko Jaworzna. Thank you.